witamy Was, kochani, bardzo serdecznie. Duet Izak i Rojo. Cześć Piotrze, cześć. Cześć, dzień dobry, witam. Dzisiaj mapka z warsztatu, plaster miodu. Mówię tak. Poważnie. Jakby, ja nie wiem, czy ta mapka ma jakieś zasady. Ale spokojnie, mamy jeszcze jedną mapkę w zanadrzu, także jak plaster miodu. Ale co ja się widzę, dzieje w ogóle? Ja widzę, że sobie doskonale idzie, nie? Gdzie są przeciwnicy? Izak, znów zapomniałeś, że jest mój materiał. Ale po prostu mnie atakują, no. Nic nie mogę zrobić. Jezu, i tu ale ja w ogóle. Ale ja nie wiem, gdzie ty jesteś w ogóle, nie? Ja też nie wiem, gdzie jesteś. Zginąłem. Co ty Ja, stary, nie wiem, co ja robię. Naprawdę nie wiem, co ja robię. To jest mapa dziwna. Nie wiem, czy to jest jakiś cel, żeby tu gdzieś iść. Bo gdzieś widziałem jakieś strzałki, ale. O, mam gdzieś jakieś strzałki. Są dziury po strzałach. A tu jakieś strzałki w ogóle. Ale to chyba nie ma bombsite'u. Dobra, możemy wybrać broń. O, możemy. Dobra, postrzelam sobie nową, będzie śmiesznie. Ja nie wiem, o co na tej mapie chodzi. Ale jest nawet jakiś miejsce, gdzie kupuje się broń. To ty? O, Rojson, widzę cię. Tak. To jest bombsite, tu jest. O kurde. Ach, strzelba. Tak, ale tu można się wyżyć po prostu różnymi tymi pukawkami, czekaj. Tak, dokładnie, nie, wezmę sobie tak. To są strzałki. Nie, średnio. Kurczę, ale to, nie wiem, to chyba bombsite po prostu, tylko nie wiem, czy one w ogóle działają jakkolwiek. Masz nie, pompkę po prostu nawet. To jest nawalanka. Tak, tylko te strzałki nawalanka. Prowadzą do bombsite, powiem ci. To jest właśnie mapa Rojo, nie? No nie. Na blisko? No, zabił mnie niestety gdzieś na blisko, tak. Ojejku. Ale nie wiem, czy to ty byłeś obok mnie, więc... O, chyba widzę cię, dobra. Dobra. Wow, jak przeszedł koleś. Halo, to jest mój resp. To? Ja nie wiem, co tu się wyprawia w ogóle. Nie wiem, którędy ja idę. O, to jest respawn. Okej. Okay. Bo Andrzej się zrespił. Co to jest P250? Nigdy z tego nie strzelałem, spróbujmy. Kurde, ja nie wiem, gdzie mam tu chodzić w ogóle. O nie. Jezu, zrespiłem się na botach, na głowie ich. Biorę tu nowe. Z tej nowej jest dobrze, bo przynajmniej się pieniądze zarabia za fraga. Dokładnie. Poważna sprawa. Jest poważna sprawa. Mi tutaj, ja nie wiem, wszędzie mi coś tupie tutaj, powiem ci. No! Chcesz się uśmiechnąć do kamery, dostałem w twarz, halo! Wyposażenie. Nie no, ja muszę zarobić na cokolwiek. Albo podnieść coś po kimś, po sobie, swoim trupie z tamtego życia. O, to ty? Glock? No ja z tą nową sobie teraz biegam. Nowa jest spoko. Dobra, wezmę cokolwiek. To ty? Ej, zaraz! A, bo my boty ty? Też są z nami. My to? Mamy boty w drużynie. Mamy dwa boty, no. No. Nie, ja jestem ten, który gra najgorzej, także boty grają lepiej, także jak jakiś bot strzela, to nie ja. O kurde, nie! Ha! Bot Przemysław. Ej, ale ta gra... Ta mapa jest beznadziejna, ale jakoś dziko wciąga, nie? Aaaa! Mówisz, że wciąga? No wciąga, nie potrafię przestać w to grać, nie? Zaraz odpalimy tą mapę zombie, nie? Ale ja chcę jeszcze troszeczkę postrzelać. Dobra. O kurde, nie, dobra, nie jest dobrze. Need ammunition. Need money. Need extra money. Right now. Dobra, nie, ta nowa to jest potwór, nie? Tak. No, nowa dobra jest, powiem ci. Jest.
Mamo. Funkielnowka. XM. Kurde. Podwacek. Wiesz co, Izak, bo to tak wygląda jak Endless przygoda, nie? No taką mapę wybrałeś dzisiaj. Mówisz. O, jest emeczka. Dobra, teraz łoimy. Nie, famasik. Ma więcej. Najlepsze to jest nowa, powiem ci, chyba do ładowania, zarabiania pieniędzy. Ale bo Krzysztof nie po nerkach, tak? Kurde. Ale już mniej więcej wyczaiłem, skąd oni przychodzą. Tak? Tak. No to trzeba położyć tam wieżyczkę. Nie, tu jest botanżej nagle. Mówisz? O Jezusie! Dobra, idę tu. Aaaa! Co? Bomby podłożyli? Nasi, myślisz? A tego nie można broić. Może o to chodziło? Ej, może my przejdziemy tą grę, nie? Terroryści wygrywają. To my? Ej, to może my musimy bronić bombsite'u po prostu przez cały czas i się nie udało. Aha. Moi drodzy, dobra, mamy świadomość, że nie była to najlepsza mapa na świecie, ale mamy dla was jeszcze jedną w klimacie Roysona, także do zobaczyska już za chwilkę. Moi drodzy, witamy serdecznie. Tak, nowa mapka falowa, zombie. Mhm, tak jest. Możemy kupić, co chcemy, z tego wynika. Tak, najwyraźniej tak. Okej. Okay. Czy tej zombie jak już... Oni już wyszli chyba. Właśnie widzę. O kurde! Ej, tu są w ogóle te... Wybuchające beczki. Jasny gwint. Ej, one są trochę odporne, te zombie, wiesz? No właśnie, też mam wrażenie, że... To trochę trudniejsze niż normalne. I to powiem ci tak, kurde, hardo są odporne. Dobra, słuchaj, ja zrobię motyw po prostu z beczką, no bo nie widzę innej opcji, no. Nie, no zanurzował. O-o, dobra. Tarapaty masz. Ajajaj. Ej, powiem ci, że ile przeżyliśmy? 40 sekund? Tak, coś takiego. Dobra, ja chyba biorę tę pompkę w ogóle. Okej, okay. Ja bym tak tego Negeva spróbował. Dobra. Dobra, dużo granatów. O, to są te nawet. Dobra. Dokładnie tak. Uwaga. Dobra, ładuję. No nie, no to jest masakra, ty! No jest masakra, ale jest dobry fan, nie? Do czasu, nie? Ajajaj. No. Co tu kurde, wybrać? Jak, to jest... Co tu wybrać? To trzeba jakieś dobre miejscówki znaleźć. Tak, niech się gliczują. Chyba jak najwyżej trzeba wejść. I trzeba wspomagać się tymi beczkami, to na pewno. Będzie lepszy będzie ten, jakiś MD-49 może właśnie. No da, spróbujmy. I nie wiem, co to są te guziczki też, wiesz? Wow! Ojejku. 100 lat. Dzięki. Kurde, gdzie to są beczki? Ile to żyje? No to żyje tamtym sporo, cholera. Uwaga, uwaga! Dobra, dzięki. Reload. Aj. No niestety. Kurde blade. Zabrakowało mi takich durnych mapek z warsztatu. Nie da się uciec! Ja pierniczę, nie da się. A czy można przetrwać? No właśnie. Ja nie wiem. Tutaj chyba trzeba przetrwać 15 minut. Nie.
Więc jakby... Będzie ciężko raczej, nie? No nie, oni idą. A patrzyłeś, co robią te przyciski w sumie? Nie. Nie, 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 może... dobra, nie wiem. Czy... Ej, wiesz co, autoszmata na nich dobrze działa. Tak? Ja no. Się boję zoomować. No ja wiem, ale z bezpiecznej odległości. Ja sobie wezmę autoszmat jeszcze raz. Za bardzo wybiegłem. Mam? Za bardzo wybiegłem z tą autoszmatą, bo ja już nie żyję. Okej. Okay. Szkoda, że nie mogę być zombiakiem na przykład. Jak ile to w ogóle żyje? Za długo. Nie zaskoczyłem. Okej. Okay. Co tu się dzieje? Pomogę ci swoją wieżyczką. Mam tyle HP. Ej, ty sobie radzisz, ej, ja chcę pograć. No. Nareszcie. Też nacisnąłem. Ale chyba, wiesz co, te przyciski to jest chyba ilość HP u wrogów, tak mi się wydaje, wiesz? Jak aha. Weźmiemy zielony, to będą miały po 5 HP, tak mi się wydaje. O ty, tu jest dół! Jest ukryta piwnica. Okej. Okay. No, weź sobie na przykład. Zielony przycisk nacisnę, wiesz? Dobra. Mają mnie HP? Chyba nie. Dobra, by nam tu nie weszli. O kurcze. Te już mają więcej. Tamte miały mniej? No te początkowe, nie wiem czy to od tego zależy, nie? Myślę, że czasem mają coś więcej? Nie, no dobra. Nie wiem o co chodzi z tymi przyciskami. Być może faktycznie odpowiada to za poziom trudności. Właśnie, P90. No nie, no fajnie, że na głowę wskakuje. Ale kurde, one faktycznie mają więcej HP teraz. No nie da się. Nie da się. Ja jeszcze bym z tym negevem spróbował. Ale to jest ta piwnica, może trzeba tam spróbować wejść też, zobaczyć. Mhm. Co się dzieje. Dobra. Mówisz, że negev dobry? Kurde, biorę ten 200, chociaż ten 240 strasznie długo przeładowuje. Patrz, tu jest wejście do piwnicy, nie? Zjeżdżam na dół. Dobra, bo to trzeba trochę rozciągnąć, mi się wydaje. Mhm. Jak jest piwnica, to trzeba do tej piwnicy też schodzić, wiesz? Mhm. Nie, nie, dobra. Jak już się wypluje z tej amunicji, ja jeszcze z P90 spróbuję. No i tyle. P90 też nie działa, wiesz? Nie działa, okej. Okay. A nie, to dobra, ja chyba doczytałem, że ty możesz mnie wskrzesić w ogóle tym przyciskiem. Co? Key respawn. Ja chyba nie spróbował, ale... You know, kind of busy right here. No dokładnie tak to wygląda. Co, zielony przycisk? Żyjesz? Średnio. No to nie zadziałało. Okej. Okay. Ra, ra. Ech, no mapa, powiem ci, jest tych, z kategorii tych trudnych raczej. Okej. Okay. Mhm. Nie wiem. Musimy znaleźć jakiś taki mega weak point, nie? Ja już nie żyję, ty. Poważnie? No, jestem z Samiuni? Na plecy mi wjechali szybko. Myślę, że to będzie to? Ale przestraszył się! Witali się przestraszył, bo od Witali. Zblokował się obeczkę jeden. O, to już ten mocniejszy. No właśnie. Miał 500 HP ma. W ogóle już ziomek. Aha, okej. Okay. Nie! Czy stało?
Strzeliłem w beczkę, bo myślałem, że ten wybuch mnie nie dotyczy, że zabiję wszystkich wokół, a ja przeżyję dumnie. No właśnie, i tak to jest. Dobra, ostatnia rundka, bo mam wrażenie, że wgrywa się malutka monotematyka. A może jak strzelisz Zeusem, to dzieje... Ej, my w ogóle mamy te steampaki! Nie używamy. Wiesz co, powiem ci szczerze, że... Nie ma czasu za bardzo. No nie, gość dostaje 3 heady z Deagle ode mnie i nie pada, nie? Niesamowite. Plecy masz. Kurde, a tak mi za wupy fajnie szło. Bang, bang. Ojku. Przeskoczyłem. Moi drodzy, ale jeśli chcielibyście w maksymalnie zajebiście odmurzający sposób pobawić się z przyjaciółmi w mapki z kategorii fale i inne wesołe bale, oczywiście macie w opisie dzisiejszego materiału linki do tych mapek z warsztatu, a nam nie pozostaje nic innego niż serdecznie podziękować wam za uwagę. Patrz, zobacz, ile to ma HP! Widziałeś to? No widzę. Widziałeś to? No dostał 12 headshotów ode mnie. No, a headshot daje 90, no to ja nie wiem, będę miał już 1000 HP. Czemu nie? Dziękuję wam ślicznie, dzięki Izak. Dzięki serdeczne. Hej, hej.